W Suwałkach rocznie około 30 dzieci z różnych przyczyn musi opuścić rodzinny dom. Powody są różne, czasem to sieroctwo, czasem choroba rodziców albo po prostu zaniedbanie. Innym razem to dysfunkcje u podłoża, których leżą również choroby, ale takie jak alkoholizm czy inne nałogi. Nie wszystkie znajdują nowych opiekunów wśród osób związanych z nimi więzami krwi. Miasto na poważnie podeszło do stworzenia rodzinnego domu dziecka. Poszukuje osób, które chcą i są wystarczająco odpowiedzialne, by stworzyć tego rodzaju rodzinę zastępczą. Samorząd oferuje daleko idące wsparcie. Pierwsza i najważniejsza kwestia to zapewnienie właściwych warunków bytowych. Dlatego pół bliźniaka przyszkolnej 7 zostanie udostępniony opiekunom i dzieciom, informuje ratusz. Za podjęcie trudu wychowania dzieci opiekunowi przysługiwać będzie wynagrodzenie, a także różnego rodzaju świadczenia i dodatki na pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka. Zawodowi rodzice zastępczy będą mogli również liczyć na wsparcie m.in. psychologa, pedagoga czy pracownika socjalnego, ale też osoby pomagającej w sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. Samorząd deklaruje również wsparcie w postaci częściowego zwrotu kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego i niezbędnych remontów. Oczywistością jest również 800+ i 300+. W przypadku objęcia pieczy nad dzieckiem niepełnosprawnym opiekunom przysługiwać będzie również świadczenie pielęgnacyjne. Cenne mogą się również okazać szkolenia, grupy wsparcia czy grupy samopomocowe. Wobec osób chętnych stawia się jednak konkretne wymagania. Ich pełną listę można znaleźć na stronach internetowych Suwalskiego Ratusza w zakładce Aktualności. Przemyśl, rozważ, zastanów się, zachęca ratusz. To bardzo poważna decyzja, bo opieka nad dziećmi poturbowanymi przez życiowe doświadczenia jest olbrzymim wyzwaniem i wymaga niecodziennej determinacji i odpowiedzialności. Ale też i satysfakcja może być ogromna. Na zgłoszenie osób zainteresowanych stworzeniem rodzinnego domu dziecka miasto czeka do 30 czerwca.